Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z Penta Europejskim Pentagon Challenge i Football Manager 2016. Tak więc lecimy dalej, no i co? Kalendarz, przypomnimy sobie poprzednie spotkanie. Tak więc rozpoczęliśmy poprzedni odcinek od meczu z Atletico Belerez, który zremisowaliśmy 1-1 po bramce Cifuentesa. Następnie zwycięstwo 1-0 z Josetense. 1-0 po bramce Lansona, następnie 1-1 z Reus po bramce Omoiguja i poprzedni mecz również Omoiguj. Lato zaliczył bramkę samobójczą, no i 1-1 zakończyliśmy spotkanie. Aha, to już w pierwszej minucie bramka samobójcza, w 83 bramka wyrównująca Omoiguja. No a dzisiaj przed nami najpierw spotkanie z Atletico Levante z 11 miejsca, następnie z Sabadei, przepraszam, trzecia drużyna w trzeciej lidze hiszpańskiej w tym momencie. Dalej tutaj będzie mecz towarzyski, no i wracamy już w nowym roku 2016 z Olympic Xativa. To jest ostatnia chyba drużyna, tak jest, drużyna z ostatniego miejsca, tak więc tutaj powinno być zwycięstwo. No i na koniec Villarreal B z 8 miejsca, tak więc no dzisiaj też bym chciał nie przegrać, no jak będzie zobaczymy, chciałbym też, żebyśmy tutaj no z 4 punkty minimalnie zdobyli. Dobra, tak więc jak na razie statystyki naszych zawodników to najlepszym strzelec Omoigu i najlepsza średnia ocena Kano, 3 asysty również najwięcej Kano, celność podań Cifuentes 88%, to jest naprawdę bardzo dużo, 4 nagrody dla gracza meczu dla Kano, no i za Hibo 5 żółtych kartek i on właśnie dzisiaj będzie niedostępny do gry, zawieszony za właśnie żółte kartki. A skład dzisiejszy, no to Domenech, Diallo, Lanson, Moreno w obronie, Akpo, Lato tutaj bez zmian, Kano z Villaibą jako wysunięci rozgrywający, a Perucho wraca do składu. Dzisiaj zagra właśnie za Zahibo jako pomocnik odbierający piłkę, na napadzie Cifuentes z Omoigujem. No, wydaje mi się, że naprawdę no, może być dobrze w tym spotkaniu. Zobaczcie, jesteśmy zdecydowanymi faworytami do zwycięstwa, mimo tego, że Levante ma 5 punktów więcej od nas. No i są na 11 miejscu obecnie w lidze, tak więc no naprawdę jestem zadowolony z tego, co przedstawia nasz zespół w ostatnich spotkaniach, bo naprawdę gramy fajną piłkę, nie przegrywamy spotkań. No i zobaczmy jak będzie wyglądał ten mecz, jak będzie wyglądało to spotkanie, tak więc już pierwsza akcja, no i lewe skrzydło, jest Lato, czy tą akcję pociągniemy, no jest już rzut z autu i Football Manager postanowił mieć wyjebane. Dobra, 10 minuta już za nami, tak więc standardowo myślę, że zachęcimy naszych zawodników, a tutaj Corneja wygrywa i w tym momencie Corneja na 6 miejsce awansuje. Tak, i Villaiba, no niestety kontuzja, tak więc w jego miejsce w tym momencie myślę, że wejdzie Nacho Gil jako właśnie rozgrywający. Czy on zostanie jako rozgrywający? Myślę, że może zostać, tak więc spoko. Nacho Gil zapraszam. On właśnie zaliczył w jednym z poprzednich meczów fantastyczną asystę. Jeśli nie pamiętacie, no to zapraszam, bo naprawdę uwaga, rzut rożny. No, niestety nie doszliśmy do tego podania. Jeszcze raz Kano. Cifu, jest bramka samobójcza. Jest gol samobójczy, asystę zalicza Kano? Tak mi się wydaje, że Kano. No i mamy, proszę Państwa, awans na 14 pozycję, no ale to jest dopiero 25 minuta, uwaga, teraz trzeba się bronić, pięknie, pięknie Charlie, jeszcze Akpo, no i jest akcja, Omoiguj, doskonały przerzut do Lato, Lato, Cifuentes jest 2-0, 2-0 panowie, ależ niesamowita akcja. Dobrze, tak więc widzę, że moi zawodnicy w końcu zaczynają kumać, czacie, o co tutaj chodzi. Awans na 14 pozycję, 19 punktów w tym momencie, no ale tutaj jeszcze większość zespołów tą 17 kolejkę będzie musiało jeszcze rozegrać. No zobaczmy, bo tutaj naprawdę bardzo ładny mecz. No i Cifuentes zalicza bramkę, asystę Kano oraz Lato. No fantastycznie, naprawdę Lato sobie przyjął tą piłkę podczas akcji właśnie, w której strzeliliśmy drugą bramkę. A tutaj trzeba uważać, Nunes, dobrze Domenech. Uwaga, jest zagranie, rzut rożny, ale ja właśnie trenowałem
przed tym spotkaniem defensywne, stałe fragmenty gry, tak więc raczej jestem spokojny o ten aspekt ofensywy naszego przeciwnika. No i panowie, jestem bardzo zadowolony z tego, co teraz robimy. No i oczywiście nie graliście tak źle, stać was na jeszcze więcej. Tak jest, super. Szkoda kontuzji w Jajby, no ale Nacho Gil też ma teraz okazję się ograć. No zobaczmy, Nunes, Delgado, jest Cole. To jest początek drugiej połowy tego spotkania przy piłce. Levante, uwaga, dobrze Domenech, chociaż to podanie niecelne, ale Lato. Możemy rozpocząć kolejną akcję, Cano, ale akcja zatrzymana przez menadżera. Tutaj znowu Levante w ataku. Delgado, oj uwaga, ależ mieliśmy szczęście, ale mieliśmy szczęście. Ja wam jeszcze jednej rzeczy nie pokazałem, ale to może pokażę po meczu. O mój gój, no doskonała sytuacja naszego zespołu. To był piąty strzał Atletico, znaczy co ja gadam, piąty strzał Walencji, Mestalla w tym spotkaniu, a tutaj Nunes do środka, sporo miejsca Josu, nieudany był ten strzał, jeszcze Nunes, Delgado, no tam po rykoszecie, ale jednak piłka do naszego bramkarza. 55 minuta, 60 minuta, już za chwilę Lato, już tutaj zobaczcie, osłabiony. Tak więc myślę, że Caballo w jego miejsce. Caballo teraz myślę, że go tutaj zmienimy, chociaż nie, bardzo dobrze sobie radzi. No i to będzie jedyna zmiana, chociaż jeszcze myślę o Mojguja zmienimy, ale to zaraz. Za chwilkę tą trzecią zmianę jeszcze sobie zostawimy. Tutaj jeszcze będzie rzut wolny, nawet z dosyć dobrej pozycji, zobaczcie. Tutaj nie wiem, ze 30 metrów. No niecałe 30, Diallo, ale to był bardzo słaby strzał niestety, no ale to jeszcze nie koniec. Delgado schodzi, tak samo jak Cote, Zubiri oraz Alex Garcia wchodzą na boisko. No tak, na razie najsłabiej spisuje się Omojguj, 6,5. Dobra, 70 minuta, myślę, że Omojguj zejdzie, w jego miejsce Martinez. I Martinez teraz jako wysunięty napastnik na ataku. No i zobaczymy sobie młodego Martineza, jak poradzi sobie w tym spotkaniu. Jeszcze Perucho tutaj, no właśnie, Perucho w każdym meczu ta kondycja mu spada bardzo, no ale dawno w sumie nie grał. Podziękowaliśmy mu za właśnie słabsze występy w jego wykonaniu. A Capo, świetny przechwyt. No i teraz Martinez. Martinez, czy będzie asysta? Bardzo słabo. Jeszcze Acapo. Acapo dośrodkowanie. Dobre dośrodkowanie, tylko nie doszło do naszych zawodników. Cano dobrze z Caballem. Caballo, ależ Cifuentes. Była okazja na drugą bramkę Cifuentesa. Trzecią Walencji. Jest przechwyt Cano. Cifuentes. Wiedziałem, że będzie strzelał z dystansu. No ale to nic nie dało naszej drużynie. Strzał zablokowany. Strzał zablokowany. Tak więc w sumie do połowy, do 10 miejsca w tabeli brakuje nam tylko 4 punktów, tak więc naprawdę fantastycznie to zaczyna wyglądać. Dobra, 2 minuty do końca meczu, to już będzie zwycięskie spotkanie. Jeszcze tutaj Moreno bardzo bliski zdobycia bramki. No i jest panowie, rozpoczynamy naprawdę fantastycznie ten odcinek zwycięstwem z kim żeśmy to grali? Z Atletico Levante. No i do właśnie naszego dzisiejszego przeciwnika tracimy już tylko 2 punkty, no ale tutaj jeszcze może się co nieco pozmieniać, ponieważ mamy kilka drużyn jeszcze ma do rozegrania tą 17. kolejkę. Gracz meczu Cano, 3 kluczowe podania, 8-1 w sumie, a Capo po raz 25 w lidze reprezentował nasze barwy. No i w sumie tyle, jeszcze zobaczmy oceny naszych zawodników, tak więc no proszę bardzo, nasi obrońcy, bardzo dobra ocena, 7-1, 7-2, 7-3. Skrzydłowi, no Lato tak więc też z asystą skończył to spotkanie i myślę, że ocena zdecydowanie za mała. Bardzo dobry mecz Cano, słaby mecz Omojguja, tak więc w sumie pozytywnie można Cano wyróżnić, negatywnie raczej nikogo. No i jest zwycięstwo, tak więc bardzo dobry mecz, udało nam się wygrać. W Jajba 3 miesiące niestety kontuzji, jeszcze z nim porozmawiamy, a on w ogóle ma 17 lat. Zobaczcie, jak na 17-latka to on przecież ma bardzo dobre atrybuty. Technika 16, dribbling 14, rzuty wolne 14, tutaj błyskotliwość 17, współpraca 15, naprawdę fantastycznie. Nie wiedziałem, że on jest aż taki młody. Nie martw się kontuzją,
Ta kontuzja mnie nie pokona, ja już się o to postaram, tak więc super. Tutaj zwolniony, Kano imponuje formą. Szóste spotkanie bez porażki, no naprawdę niesamowicie. Villa fajna, niezadowolony z porażki w prestiżowym meczu, no trudno. A co ja miałem wam pokazać, to że Valencia, klub Valencia, jest bez menedżera. Najlepiej to chyba będzie pokazać w sztabie i w biuro pracy. Nie, stabilność posady. Stabilność posady, Valencia. Gdzie jest Valencia? Valencia, 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 yo. Valencia, Valencia. Dobra, jest Valencia. Zobaczcie, bez menedżera. Nuno został zwolniony. Ja już się zgłosiłem. Ja już... czy oni co? Dalej nie. A nie, już jest menedżer Carlos Arroyo. Nowym menedżerem Valencji. No dobra. Okej, tak więc na razie to było wszystko. Widzimy się za tydzień w meczu z Sabadell, trzecim zespołem obecnie w lidze. No, przystępujemy do drugiego meczu w dzisiejszym odcinku. Valencia Mestalla z Sabadell. No i Sabadell w tym momencie na piątym miejscu. 28 punktów. Oczywiście będą tutaj walczyć o zwycięstwo. Ale co mnie najbardziej szokuje, to zaraz może wam pokażę. Najpierw może składzik tutaj bez zmian, jeśli chodzi o główny skład, no tylko Perucho, znaczy Zahibo wrócił, Perucho przesunięty za VIB kontuzjowany, tak więc będzie teraz odpoczywał. No i moi drodzy, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, to może, tak się zastanawiam, nie no, Tony Martinez zostanie, to jeszcze tak zagramy, a w następnym meczu może sobie wejdzie Salvador. Jeszcze raz tutaj ten Arango Arało, ten Araujo może by wszedł, bo kurde, jeszcze w ogóle nie rozegrał żadnego spotkania. Ale dobra, na razie ogranych zawodników tutaj Cifuentes, świetne ogranie, trzy bramki, tak samo jak Omoigui. No i co? Myślę, że w sumie tyle, jeśli chodzi o przedstawienie składu. Tak więc zgłaszamy zespół, taktyka taka sama, nic nie zmieniamy. No i znowu my jesteśmy faworytami do zwycięstwa w tym spotkaniu. Co jeszcze ciekawe, Valencia nie ma menedżera. Tamten menedżer to był tymczasowy menedżer, pewnie asystent Nuno. I David Moyes jest tutaj przygotowywany do tego przez media, oczywiście przez media, nie wiem ile w tym prawdy, nie wiem co zarządowi chodzi po głowie. Tutaj pierwsza akcja naszych przeciwników, już piłka wylądowała w naszym polu karnym, znowu jest dośrodkowanie, ale na spalonym Alex Cortei. No i jest akcja Valencji, Cifuentes, no bramkarz nie zachował się zbyt rozsądnie, jest rzut rożny. No ładnie, ładnie była bita ta piłka, mógł bramkarz znowu wypuścić piłkę z rąk, dzięki czemu mogliśmy już prowadzić w tym spotkaniu. Jak na razie 10 minut za nami, zachęćmy naszych zawodników, tak jest, zachęcamy, no i co, uwaga, 15 minut, pierwszy kwadrans za nami, tam Omoigu i na spalonym, no ale nic się nie dzieje, jak na razie drugi strzał naszego zespołu oddany, ale niecelny. No i na razie no lipa, na razie nic się nie dzieje w tym spotkaniu. Dwa po dwa strzały, jak na razie po dwa niecelna, tutaj Lato z akcją, niedobre to dośrodkowanie, jeszcze Perucho, ale ten strzał również zbyt słaby, żeby zagrozić bramce naszych przeciwników. Pierwsza połowa już dochodzi powoli do końca, 40 minuta, dobra, coś trzeba jeszcze tutaj rzucić, panowie zacznijcie kombinować, bo jak na razie no słabo, jest słabo, no ale to jest Sabadell, zespół z szóstego miejsca. Panowie, spisujecie się nienagannie, oby tak dalej, bo no w sumie jest 0 do 0, tak więc nie ma lipy. Potraficie grać znacznie lepiej, chociaż mogłem powiedzieć, że jestem niezadowolony, bo najsłabszą ocenę naszego zespołu mają właśnie napastnicy. Cifuentes, dobry przerzut na prawą stronę, Acapo. Cifuentes! Ajajaj, celny strzał, fajna akcja na rozpoczęcie drugiej połowy. No ale co z tego, jak dalej jest 0-0. Piłka jeszcze w posiadaniu naszej drużyny. Acapo, ale za bardzo nie ma z kim grać na tej prawej stronie. Diallo. Acapo, dawaj, ruszaj tym skrzydłem. Perucho w środku, Kano. Ładnie chciał tam uruchomić Lato na lewym skrzydle, ale uwaga, jest już akcja w drugą stronę, pole karne.
Dośrodkowanie, uwaga, to był chyba strzał, na szczęście bardzo niecelny, no i wychodzimy z opresji. 50. minuta już za nami, uwaga, Acapo, Del Val, Valentin, Osado, uwaga, strzał, ale niebezpiecznie było. Na szczęście to nie był groźny strzał, nawet nie był celny strzał na naszą bramkę, a tutaj znowu rzut rożny. Za chybą jest brama! Jest bramka! Tak jest, pierwszy gol w tym sezonie Wilfreda Zahibo. No i panowie, znakomicie to zaczyna się przedstawiać wszystko. Dobra, 61. minuta. Zmieniamy Cifuenteza w jego miejsce Martinez. Martinez jako oczywiście wysunięty napastnik na ataku. Perucho już tutaj troszeczkę coraz bardziej osłabiony, ale jeszcze zostawimy go na boisku. 69% jeszcze pozwoli mu na to, żeby rozegrać jakąś ciekawą akcję. W tym momencie 14 miejsce, 22 punkty, tak więc kurde, grubo, grubo w chuj. Gdybaniem zajmiemy się po meczu, na razie 70. minuta jest rzut rożny dla przeciwników, uwaga! No i niestety 1-1, jest 1-1, Pirulo strzela bramkę po rzucie rożnym, no i wracamy na 15 miejsce, 20 punktów. No właśnie, nie ma co gdybać. 74. minuta, zmieniamy Perucho. W tym momencie, w poprzednim meczu wszedł Nacho Gil. W tym momencie wpuścimy młodego Gianna Mendeza za Perucho. I co? I tutaj w sumie Kano mógłby też zejść. Ale to nie jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby zmienić dwóch pomocników w tym samym momencie, tak więc na razie Gian Mendes wchodzi na boisko, no i tutaj Kano oraz Lato osłabieni, tak więc myślę, że bardziej przyda się nam zmiana obrońcy, no i Caballo za Lato na lewą obronę, potrzebujemy właśnie świeżego zawodnika na skrzydło tam, żeby interweniował, jeśli chodzi o zapuszczenia się właśnie prawą stroną boiska przeciwnika. No i to chyba będzie jednak koniec meczu, chociaż jeszcze jedna sytuacja, uwaga, Pastel, dośrodkowanie i jest 2-1. Panowie, ale dramat. Ale dramat w końcówce tego spotkania, jeszcze przejebiemy ten mecz. Tutaj w poleceniach jeszcze gra na większym ryzyku. No i chuj, no będzie w pierdol. Będzie wpierdol, panowie, ale jeszcze tutaj parcie do przodu, no zobaczmy. No ale nie, no raczej nie sądzę, żeby coś z tego wyszło. Tak, koniec meczu, przegrywamy 2-1. Ja pierdolę, a miało być tak pięknie, mieliśmy wygrać to spotkanie. Tak więc, panowie, zagraliście dzisiaj poniżej oczekiwań. W sumie nawet nie wiem, co się stało. Jestem rozczarowany. No kurde, i wypuściliśmy prowadzenie z rąk. Diallo po raz 25 reprezentuje nasz zespół w meczu ligowym. Zostajemy na 15 miejscu z 19 punktami. Na szczęście Spaniol tutaj nie dogonił nas, no ale szkoda. No mieliśmy mieć 22 punkty i w następnym meczu już tutaj możliwość doskoczenia do miejsca 9. Zostajemy na miejscu 15. Zobaczmy jeszcze oceny naszych zawodników. A więc Diallo bardzo słaby mecz i Lanson również bardzo słaby mecz. No i w sumie oni dostaną ostrzeżenie za to spotkanie. Nikt pozytywnie. Kano, znowu bardzo dobre spotkanie. Kano, no zdecydowanie jest to najlepszy piłkarz naszego zespołu, ale też za Hibo, za tą bramkę po rzucie rożnym, naprawdę ładny gol. No dobra, to by było w sumie tyle, tak więc zobaczmy jeszcze jakieś wiadomości. No i tak, menedżer, a to już chyba mówiłem, że jeszcze nie został wybrany, Simon zwolniony, Valencia, no w końcu doznajemy porażki niestety, ale to jest pierwsza porażka od 6 spotkań, tak więc narzekać na pewno nie będziemy po tym bardzo słabym początku tego sezonu. No to co, widzimy się za... to jest mecz towarzyski, czyli my widzimy się, moi drodzy, za 2 tygodnie już w styczniu. I będzie początek okna transferowego. No ja raczej wątpię, że my tutaj kogoś do klubu sprowadzimy, ale widzimy się już w roku 2016 w meczu z Olympic Sativa, gdzie to będzie mecz z najsłabszą drużyną w obecnym sezonie i liczymy na 3 punkty. No i ruszamy z kolejnym spotkaniem w tym odcinku. Ja tutaj troszeczkę już piwka wypiłem, tak więc zdrówko. Język może mi się plątać. Ale dobra, tak więc ruszamy z tym meczem. Ja jeszcze Wam coś pokażę.
gdyż w Walencji robotę objął Moyes. Nie wiem, jak ja mam to wam do końca pokazać. O, jest, David Moyes już jest jako menedżer. No i pierwszą decyzją Moyesa, jakoś dzień po tym, jak przyszedł do klubu, było to, że do głównego składu przejdzie Fernando Cano. Oczywiście piłkarz najlepiej spisujący się w naszej drużynie już został przesunięty do głównej drużyny Walencji, gdzie już zagrał dwa spotkania, proszę bardzo, nawet jeden w pierwszym składzie. No więc w sumie mogę być dumny z tego, że za mojej kadencji wybiliśmy tego zawodnika tak bardzo, że znalazł miejsce w podstawowym składzie Walencji. No ale teraz my będziemy na tym tracić, ponieważ Cano nie będzie dostępny dla nas, no ale zobaczcie, Ayala w ogóle jeszcze nie zagrał żadnego spotkania dla Walencji. To samo Stropim również nie zagrał żadnego spotkania, tak więc no hej, Moyes, weź mi ich, kurwa, ześlij. Wziął sobie Cano, a mi żadnych zawodników nie udostępnił, tak więc ja bym rozumiał, gdyby Cano sobie wziął, aby mi udostępnił Tropiego, a tak to mi zabiera zawodników i ja nie mam teraz co robić, ale dobra, myślę, że sobie i tak damy radę, tak więc w tym spotkaniu, bo to 2 tygodnie minęły, mamy 3 stycznia, no i myślę, że tutaj nie było żadnych niespodzianek, jeśli chodzi o nagrodę. Ballon d'Or, czyli złotą piłkę dostał Messi, najlepszy piłkarz na świecie Messi, polski piłkarz roku oczywiście Lewandowski, tak więc bez żadnych niespodzianek, myślę, że nawet nie ma sensu tego pokazywać i tracić czasu. Skład na dzisiejsze spotkanie to Sivera na bramce, ponieważ w tym ostatnim meczu towarzyskim spisał się znakomicie, tutaj ocena nawet 7,60, no ale ten mecz towarzyski myśmy przegrali 0-1. I zobaczcie, jak się spisuje na treningach, naprawdę cudownie, dlatego dzisiaj Sivera na bramce, Lanson, Diallo, Moreno tutaj bez zmian, Akapo na prawej, Lato na lewej, Gil wchodzi właśnie za niedostępnego Cano, za Hibo, Perucho, no i dzisiaj jako napastnik Arango wchodzi, wraca do składu po 10 spotkaniach, no i Cifuentes jako para dla naszego napastnika. Tutaj właśnie w tym momencie zobaczyłem, że Akapo jest dosyć zmęczony, tak więc tutaj będziemy potrzebować Vidala na zmianę, tak więc za Domeneka Vidal wejdzie na zmianę. No i dobra, tyle, tak więc zgłaszamy ten zespół. Gil oraz Arango nie są w najlepszej kondycji, tutaj bardziej chodzi o ogranie. No jesteśmy zdecydowanymi faworytami do zwycięstwa w tym spotkaniu dzisiejszym. No tak więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Nie odpuszczajcie, oczekuję wyłącznie zwycięstwa w dzisiejszym meczu. No oczywiście chcę zobaczyć solidną grę. Oj, zdezorientowani, nie wiem dlaczego, kurde. No słabo, słaba ta rozmowa motywacyjna. No ale utrzymane 20 miejsce, tutaj akurat mamy 19 kolejkę już rozegraną, tak więc będziemy wiedzieć dokładnie, jak po tej kolejce już jest 1-0. Co ty gadasz? Moreno, bramka samobójcza i już mamy 1-0 dla przeciwnika, tak więc panowie, od razu kurwa patrzcie do przodu, bo no, trzeba ten wynik zmienić. My musimy tutaj wygrać. Za Hibo! Ajajaj, doskonałe tutaj zagranie Gila po tym rzucie wolnym. No mieliśmy doskonałą okazję, dobre dośrodkowanie Lato, a Capo zamykał to wszystko z prawej strony, no jednak prosto w bramkarza strzał. Dobra, zachęcamy naszych zawodników. Pierwszy kwadrans gry już za nami, no ale przegrywamy to spotkanie, no nie może być. Nie może być, że my z ostatnią drużyną i oni awansują na 19 miejsce dzięki temu zwycięstwu. Tracimy piłkę, no i teraz trzeba uważać. Navarro pole karne, tutaj nikt nie zamykał, chociaż jest Samu, Vasquero, dobra, jest przechwyt, Gil, no ale koniec tej akcji, a Capo już tutaj będzie podmęczony, tak więc myślę, że on nie wytrzyma drugiej połowy i będzie jeszcze rzut rożny. No to my przeważamy, ten strzał to nawet nie był celny strzał, po której padła bramka, bo to był w sumie bramka samobójcza. No i Charlie, niedobre podanie, chociaż Gil, uwaga, strzał z dystansu, no ale Sivera jest zbyt dobry, żeby takie strzały puszczać. 31 minuta, dobra, coś znowu powiemy. Powiemy, żeby panowie się skupili, albo może nie. Skupcie się, to nie jest dobre, zacznijcie kombinować. Arango! No ten strzał i tak szedł w środek bramki, tutaj bramkarz nie miałby żadnych problemów, żeby obronić ten strzał.
Jeszcze jeden rzut rożny, Lato, jeszcze Moreno, piłka wraca do Gila, Gil, Moreno. No zablokowany ten strzał niestety, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze Acapo, Charlie, jeszcze Perucho. Prawą stroną piłka wraca do środka, no i bardzo słabe zachowanie za Hibo i teraz kontra naszych przeciwników. Kontra Olimpik, jak oni się nazywają? Xativa. Olimpik Xativa. Cifo. Jest dośrodkowanie i tam nie było spalonego, ależ zaspał jeden z naszych obrońców. No to było bardzo słabe. Acapo. Perucho. Dobre podanie do Cifuentesa. Cifuentes dojdzie do tego podania. Cifuentes. Gil. O Jezus, no i nic z tego nie wyszło, chociaż będzie jeszcze rzut rożny. Końcówka pierwszej połowy spotkania. Gil. Piłka wybita. No i to będzie koniec pierwszej połowy tego meczu. No nic, no na razie przegrywamy 1-0, tak więc opierdol, trzeba im tutaj spuścić. Nawet agresywnie im powiem, że w drugiej połowie chcę zobaczyć inną grę. Proszę bardzo, wszyscy zmotywowani. Myślę, że nie ma co wpuszczać Acapo, chociaż no dobra, jeszcze damy mu szansę tutaj zagrać. 66% kondycji, no to nie jest może najlepsza świeżość zawodnika, ale no jakoś, żeby padał na pysk, no to jeszcze również nie. No zobaczmy, 50. minuta. Uwaga, rzut wolny, Perucho wybija. Szkoda, że tutaj dziesiątka, czyli kto? Cifuentes nie dobiegł, nie doszedł do tej piłki. Nie ma odbioru, jest VR. Do środka Polako, Acapo, dobry przechwyt tego podania. Jeszcze Loro, dośrodkowanie i Sivera, doskonała interwencja naszego bramkarza. Rzut rożny, nie udało się tutaj Cifuentes, dobra, VR. Okej, okay, no i nic więcej. Dobra, w tym momencie robimy zmianę, tak więc Acapo, no mimo tej dobrej oceny, no musi zejść Nacho Vidal w jego miejsce. I Nacho Vidal tutaj bardziej jako obrona się nadaje, ale niech zostanie na ataku. Tutaj środkowych obrońców też bardzo, środkowi obrońcy, bardzo słaba ocena, między innymi Diallo, proszę bardzo, co jest dla mnie rozczarowującą oceną niestety. Za Hibo, no tutaj jesteśmy pod pressingiem, uwaga, Loro. Sipo, Navarro, pięknie za Hibo, Cifuentes, no i teraz, czy będzie jakaś ciekawa akcja Cifuentes, dośrodkowanie jest Arango, ale wycofanie piłki, jeszcze Lato z lewej strony, Lato, Arango, no i ten strzał zablokowany, mamy rzut rożny. Gil egzekwował, będzie ten rzut rożny, nic z tego nie wyszło, no i jeszcze za Hibo, dobra interwencja, ale co z tego, jak piłka teraz w posiadaniu przeciwników. Dobra, w tym momencie Arango schodzi. No on nie jest w ogóle gotowy do gry, więc w jego miejsce Salvador w tym momencie. Salvador zacznie jako cofnięty napastnik na ataku. Tak więc to będzie druga zmiana, więc zostanie nam jeszcze jedna. No i kogo by tutaj zmienić? No w sumie ten Diallo bardzo słabo, no ale my potrzebujemy raczej zmiany w napadzie, gdyż no przegramy 2-0 czy 3-0 to nie ma sensu, ale no fajnie by było teraz coś strzelić. Dobra, 70. minuta, my przechodzimy na ofensywę, przechodzimy na zażądaj więcej. I tutaj Perucho i Toni Lato nie dają rady, jest rzut rożny, Gil, Salvador. Tutaj jeszcze jeden z naszych zawodników mógł przeciąć ten strzał, no tak się nie stało. No i co? 80. minuta, dalej nic się nie zmienia, więc robimy kolejną zmianę. Nacho Gil, no dobra ocena, ale już bardzo osłabiony, to samo z Perucho. Perucho dużo słabsza ocena, tak więc za Perucho teraz wejdzie Gian Mendes, ten młody zawodnik. No ale czy to on będzie tym, który zmieni oblicze tego spotkania? Dobra, myślę, że przechodzimy na szarże i grę na większym ryzyku. No zobaczmy, 85. minuta, czy ja jeszcze mogę coś krzyknąć? Mogę. Parcie do przodu, panowie, ostatnie kilka minut tego spotkania. Minuta doliczona, nie, no to będzie porażka. Porażka naszego zespołu, bardzo słaby występ, niestety się tutaj zastanawiam, czy to czasami nie przez to, że im tak powiedziałem, że oczekuję od nich zwycięstwa przed tym meczem. No nie wiem, no ale utrzymane 15 miejsce, 19 punktów cały czas. Tutaj cały czas 3 punkty nam mamy straty do miejsca 13.
No ale 25 punktów to już nie jest miejsce 9, to już jest 28 punktów. Zahibo, 50 mecz ligowy w barwach klubu i Nacho Vidal, 25 mecz ligowy w barwach klubu. Pepin, najlepszym zawodnikiem, czyli środkowy obrońca, 3 odbiory, 11 przechwytów, 5 główek wygranych. Tak więc naprawdę dobry mecz. Zobaczmy jeszcze oceny naszych zawodników. Dobrze spisał się Akapo, dobrze Gil, słabo Arango, no ale tutaj nie ma zbytnio nikogo, żeby kogoś zbytnio wyróżniać pozytywnie czy też negatywnie. No przegrywamy ten mecz niestety. Arango w tarapatach, nie zdołał znowu pokonać bramkarza rywali. No ja nie wiem, co z nim zrobimy naprawdę. Teraz, a co tu się dzieje? Zahibo był obdarzony przez niego wielką estymą. A co to? Kto to jest w ogóle? Z Oser, proszę bardzo, interesują się Zahibem. No, no, to naprawdę bardzo nam tutaj imponuje. Dobra, no to co? Widzimy się teraz za tydzień w meczu z Villarreal B. Przed nami ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. Ja jeszcze zobaczę, co tutaj nasz sztab szkoleniowy ma do powiedzenia, porady współpracowników, czyli co? Nie stosował więcej pressingu niż zwykle? No, raczej nie. Raczej dobra, niech stosują dalej. No i tak, moi drodzy, jeszcze chciałbym wam tutaj pokazać, co się dzieje w Walencji. Proszę bardzo, oni są już ex aequo punktami z 18 miejscem, czyli ze strefą spadkową. No i w sumie jaja by były, gdyby Walencja spadła z ligi. No to wtedy, jeśli byłaby w lidze Adelante, myślę, że mielibyśmy spore szanse, żeby objąć, żeby być menedżerem właśnie Walencji. No ale jeszcze nie spadajmy, że tak powiem, nie spadajmy Walencją. No i dobra, składzik na dzisiejsze spotkanie, no to w sumie bez zmian, ale, znaczy bez zmian, no są zmiany, bo Caballo w miejsce Laty, Lato kontuzjowany niestety, ale jeszcze tylko na 6 dni, no i Salvador za słabo spisującego się Arango do pierwszego składu, reszta bez zmian, czyli Lanson, Diallo, Moreno, Akapo, Caballo, Gil, Zahibo, Perucho, Salvador i Cifuentes, Sivera zostaje na bramce, myślę, że jeszcze jeden mecz możemy mu dać zagrać. No i dobra, no i tyle. Tak więc przechodzimy do spotkania. Już coraz lepiej naprawdę z tą taktyką dajemy sobie radę. No i to znowu my jesteśmy faworytami do zwycięstwa dzisiaj. No i po 20 kolejkach, proszę bardzo, Olympique Sativa z 20 miejsca awansowali już na miejsce 15. Tak więc wygrali swój kolejny mecz, tym razem z Pobla Mafumet. Z drużyną z 14 miejsca. No my musimy ten mecz wygrać zdecydowanie, żeby tutaj awansować na to 14 miejsce, no albo chociaż remis, no kurde, plan minimum to remis w dzisiejszym spotkaniu. Tak więc panowie, no dobrze udało się ich, pięknie udało się zmotywować naszą drużynę, tak więc teraz trzeba to przełożyć na grę na boisku, tak więc zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Diallo, pierwsza akcja, jest Salvador na prawą stronę, bardzo szeroko Akapo ustawiony. Akapo, dośrodkowanie, jeszcze Gil tutaj próbuje. No, nie przejął Caballo tej piłki. Tak się zastanawiam, czy gdyby Lato był w składzie dzisiaj, to czy by przejął tą piłkę i może huknął i strzelił bramkę. Tak więc dzięki właśnie temu remisowi awansujemy na miejsce 15 i jesteśmy poza strefą, znowu nad kreską po prostu. No, ale tutaj przydałoby się zwycięstwo i awans na miejsce 14. Więc to byłby naprawdę wymarzony koniec odcinka 6. Dobra, może nie zacznijcie kombinować. Albo w sumie tak, zacznijcie kombinować. 25 minuta to jest w sumie i przez 25 minut jak na razie jeden celny strzał tylko jednej z drużyn. A tutaj uwaga, ależ świetna interwencja Sivery. No naprawdę uratował teraz nasz zespół przed przegrywaniem jak na razie 1-0. Tutaj rzut rożny, niedobrze wykonany. Ja chyba będę musiał wyedytować te rzuty rożne, bo na razie no nic z nich nie wychodzi. Za Zahibo z dystansu, ależ piękny strzał, tylko szkoda, że niecelny to szło w światło bramki. Caballo, jest Gil, Gil sporo miejsca, Cifuentes, ale traci piłkę. No nie wiem, dlaczego nie chciał strzelać, chyba że chciał, ale by zrobił to tak niezdarnie, że nie wiem, nie trafił w piłkę. Salvador, słaba ocena, bo tylko 6-4.
Zahibo utrzymuje się przy piłce. Salvador, czy będzie strzał? Jest Cifuentes, jeszcze Cifuentes. Salvador, jest bramka, jest gol. Salvador, pierwsze trafienie w tym sezonie dla naszej drużyny, no i świetnie. I tym samym właśnie awansujemy na to 14 miejsce. 22 punkty, te upragnione 22 punkty, o których marzę już od drugiego meczu dzisiejszego odcinka. Moreno, ale tutaj na lewą stronę mogliście grać. Teraz co wymyśli Sivera? Sivera do Gila, pięknie, Salvador. Zahibo, jest Caballo, dośrodkowanie, tutaj mogło być groźnie, ale jeszcze Acapo, Cifuentes, jest 2-0, pięknie, pięknie, o tak właśnie, tak trzeba grać. Iwan Cifuentes, jego czwarta bramka w tym sezonie i to Cifuentes wychodzi na najlepszego strzelca naszej drużyny. Panowie, prowadzimy, ale to się może szybko zmienić, tak więc musicie uważać, nie graliście tak źle. Tutaj też nie graliście tak źle i wy również nie graliście tak źle. Pięknie, pięknie, naprawdę wygląda ten mecz. Ogólnie plan minimum na dzisiejszy odcinek to były 4 punkty, a wszystko wskazuje na to, że w dzisiejszym odcinku zainkasujemy 6 punktów, tak więc naprawdę jestem zadowolony. No zobaczmy, Caballo, świetna piłka do Salvadora. Salvador, Cifuentes, tam nie było nawet spalonego. Salvador, świetne dośrodkowanie. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy tego znakomitego podania. Tutaj Nacho Gil naprawdę wychodzi teraz na świetnie, zastępuje Kano. Tutaj też najlepsze mecze gra w naszym zespole. Nacho Gil właśnie teraz najbardziej osłabionym naszym zawodnikiem. No 70 minuta, myślę, że możemy zrobić zmiany. Tak więc na pewno młody Mendes sobie wejdzie zamiast Perucho. Perucho najsłabsza ocena. Caballo tutaj też osłabiony, no ale nie ma za bardzo kto wejść. Za Nacho Gila też by pasowało kogoś wpuścić, no ale tutaj jak widzicie nie ma kogo wpuszczać, chyba żeby Diallo zagrał, ale on nie potrafi grać jako środkowy pomocnik, dlatego no w sumie mogę zmienić Vidala na prawą stronę, tak więc za Acapo wejdzie Nacho Vidal, no i zostawimy sobie tą ostatnią zmianę w razie czego, w razie jakiejś kontuzji, nie daj Boże, czy coś, tak więc zostawimy sobie. No i zobaczmy, 71 minuta, o, jest akcja Villarreal B, uwaga, dośrodkowanie, tutaj świetna interwencja Charlie'ego Diallo, znaczy Charlie'ego Lansona. Gil przechwyca tą bezpańską piłkę, jeszcze Gil, dawaj do przodu, świetna piłka na Cifuentesa, Cifuentes, ale on zawsze jakoś pozwoli na to, żeby obrońca prześcignął go, no i strzela prosto w jego nogi. No ja nie rozumiem, dlaczego tutaj Nacho Gil, już ocena 7-6, naprawdę fantastyczne spotkanie i w sumie tylko tego zawodnika będzie można pozytywnie wyróżnić z tego meczu. Tutaj Caballo już bardzo osłabiony, no ale my nie mamy kogo wpuścić na tę lewą obronę. Jeszcze Diallo, rzut wolny, no było blisko. No ale nic z tego nie wyszło. Myślę, że możemy teraz zrobić zmianę. Omojguj za Cifuentesa. Omojguj za Cifuentesa i Omojguj zostanie jako ten wysunięty napastnik. Wierzę w twoje umiejętności. Dobra, jeszcze jedna akcja. Tutaj bardzo dużo miejsca za Hibo. Jest Caballo. Gil. Gil, dośrodkowanie Cifuentes. Czy tam nie było spalonego? Nie było. Nie było spalonego, jest bramka, druga bramka Cifuentesa i zszedł w tym samym momencie Cifuentes z boiska. No, mógł tutaj pokusić się o jakiegoś hat-tricka czy coś, ale dobra, to będzie koniec meczu. No i fantastyczne zwycięstwo, 3-0. No i już jeśli chodzi o bilans bramek, no to już zbliżamy się do plusowego. Tak więc mamy jeszcze minus dwie bramki, no tutaj nawet Sabadelli ma minus jedną bramkę, tak więc no myślę, że nie, źle, 22 punkty, bardzo dobry mecz, jest zwycięstwo, no i Gil graczem meczu, wybaczcie, 5 kluczowych podań, 84% podań i 8,9 ocena w sumie, ale świetnie. Cifuentes po raz 25 w karierze, Omojguj po raz 50 w karierze, no i zobaczmy jeszcze te oceny. Tak więc Cifuentes dwie bramki, asysta Gila, asysta Acapo, no i w sumie Gila oraz Cifuentesa możemy pozytywnie wyróżnić. W sumie Moreno też bardzo dobry występ, słabego występu no to oczywiście nie ma, bo wygraliśmy 3-0. Tak więc moi drodzy, dojechaliśmy do końca tego odcinka, więc bardzo dobry mecz na zakończenie tego odcinka. Tutaj Kano cały czas najwięcej gracza meczu.
No a zobaczmy, jak on sobie radzi tutaj w tej Walencji, czy coś jeszcze. Już 3 mecze rozegrał, ale 6,50 ta ocena. Jeszcze zagrał w pucharze, tak więc naprawdę sporo gra. Dwie asysty jeszcze zaliczył w tym meczu pucharowym i ocena tylko 6,80, tak więc musiał coś tam spierdolić grubo, że za dwie asysty ma, miał tylko 6,80. No ale gratulujemy Kano do przebicia się do głównego składu Walencji. No i co? Kończymy ten odcinek na 20 kolejce, czyli w sumie mamy już ponad połowę sezonu za nami, tak więc bardzo sprawnie nam to idzie. Myślę, że w okolicy 10-11 odcinka powinniśmy kończyć już pierwszy sezon. No i zobaczymy. Ja jeszcze tutaj obczaiłem sobie, że nasz menedżer, czyli jak on się tu nazywa? Jak się nazywa ziomek? Kurwa, nawet zapomniałem. Profil tutaj powinna być gdzieś nazwa, nie? Jak ty się nazywasz? Kurwa mać, patrzcie, nawet nie wiem, ale dobra, mniejsza z tym. Czy coś tu się zmieniło? No nie wiem, może kierowanie zespołem, motywowanie, tutaj wiedza, wszystko chyba wzrosło do 4. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. No ale jeśli chodzi o uprawnienia trenerskie, dalej nie mamy tej krajowej licencji C, to miały być niby 4 miesiące, już mamy styczeń. No mam nadzieję, że już niedługo się nauczy tej licencji. Zobaczmy sobie może jeszcze statystyki rozgrywek. Najpierw drużyny, czy tutaj gdzieś jesteśmy? Jesteśmy. Mecze bez straty bramki, no to mamy jeden. Mecze z rzędu, wydatki transferowe, to tutaj będziemy chyba do końca. Zespołowo to nie. Piłkarz ogólnie, czy coś tutaj będziemy mieć? Bramki, już 13 bramek ma Manu Onwu. Naprawdę ciśnie grubo. My najlepszego mamy, no to Cifuentesa z 5 bramkami. To on jeszcze oj dużo tutaj potrzebuje. 7 żółtych kartek za Hibo. No i w sumie tyle. No i tutaj ten Kano z 5 nagrodami dla gracza meczu. No ale to tyle. To tyle, tak więc troszeczkę za mało. No ale trudno, no nic nie zrobimy. 3-0 wygraliśmy za Jebioza pod presją. Jak to? A po 20 meczach na nowym stanowisku obecny menedżer Kasi Zajebioza, tak się nazywamy, nie ma zbyt wielu powodów do radości. Mestaja zajmuje obecnie miejsce w dolnej połowie tabeli, doznając już 8 porażek i dziennikarze sugerują, że jeśli wyniki zespołu nie ulegną poprawie, Zajebioza nie ma co liczyć na dalszą wyrozumiałość ze strony zarządu. A jeśli zobaczymy, co sądzi zarząd o tym wszystkim, no to oni są jak najbardziej usatysfakcjonowani, jeśli chodzi o rozgrywki, są usatysfakcjonowani, chociaż zobaczmy, jak to dokładnie wygląda. Są rozczarowani, że zespół nadal nie zdołał w tym sezonie trzymać się z dala od strefy spadkowej. No w sumie oni oczekują od nas utrzymania. Gil imponuje formą, to wiemy. No i fantastyczny występ naprawdę Gila. Dobrze zastępuje Kano. No tak, no mamy 14 miejsce, no ale w sumie no myślę, że teraz będziemy już się pieli w górę. No i dobra, moi drodzy, to by było wszystko w tym odcinku, tak więc wielkie dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku europejskiego Pentagon Challenge. Trzymajcie się, siemano!